trzecim weekendzie Rock Cup Poland nominowani są Julia Siemieniecka, zawodniczka Automobil Klubu Leszczyńskiego, która startuje w kategorii Baby Rock. Zdobyła teraz swoje pierwsze punkty. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zdobyła ich po 7, co w sumie daje 14. 14 pierwszych punktów na koncie młodej zawodniczki. Za te właśnie punkty nasza nominacja. Patryk Kopański. Swoje pierwsze punkty zdobył też Patryk Kopański, rywalizujący w Junior Rock. Reprezentujący Automobil Klub Siedlecki zawodnik, startując pierwszy raz w tym roku w Pucharze Rocka, zgromadził 22 punkty i za to nasza nominacja. Karol Pasiewicz. Ścigający się w Mini Rock kierowca punktował w każdej rundzie Pucharu, ale dopiero w Przeźmierowie wygrał wyścig. Przypomnijmy, po fantastycznej walce wygrał na mecie pierwszego sobotniego finału. Za to zwycięstwo i cały weekend, podczas którego dotrzymywał kroku rywalom, nasza nominacja. Alan Czysz. Początek sezonu dla Alana nie był zbyt szczęśliwy i udany, ale konsekwentnie walczył on o miejsca w Mini Rock. Poznański weekend przywrócił wiarę jego kibicom. Alan pokazał się z bardzo dobrej strony, szczególnie w niedzielę. I za to nasza nominacja. Marcel Prokszakopen. Zawodnik D&D Motorsport plasuje się w czołówce kategorii Rock GP25 od początku sezonu. Regularnie zdobywa punkty i kończy zawody na podium. Naszą uwagę zwróciło jednak to, czego dokonał w niedzielnej rywalizacji. W pierwszym finale nie wystartował wskutek problemów technicznych, a w drugim finale, startując z ostatniego miejsca, wygrał. Za ten nieustępliwy charakter i za ten awans nasza nominacja. Przypominamy, głosowanie odbywa się na facebookowej stronie wydarzenia, trwać będzie do północy z 31 maja na 1 czerwca. Nagrodą dla zawodnika, który zdobędzie największą liczbę punktów, jest komplet opon na kolejną rundę rywalizacji.